Siemanko, ja jestem Nikusek 007, a to jest moja nowa seria pod tytułem Nikusiek ocenia. Na czym ona będzie polegać? No będzie to jakby taka próba amatorskiej zabawy, krytyka różnych, nie wiem, gier, filmów. Zobaczymy, co nam los przyniesie. No dobra, no to może przejdźmy do rzeczy. Dzisiaj chciałbym sobie wziąć na tacę, weźmy na stół, Mafię, jedynkę. Tak. No według jakby gierkę przeszedłem dosyć niedawno. Nie nagrywałem, ponieważ uważam, że po prostu jest w tej grze troszeczkę za dużo jeżdżenia i mogłoby was trochę przynudzić. Ale no przejdźmy do rzeczy. Gra się w nią bardzo fajnie. Historia super. Po prostu te wszystkie, nie wiem, filmiki, to wszystko się naprawdę oglądało. No, świetnie. Albo, nie wiem, te zżywania się z tymi graczami, tylko postaciami, wszystkimi. Wszystko się jakby tak odczuwało na własnej skórze. No może przejdźmy teraz do minusów, niestety, których niestety gra parę ma. Chociażby strzelaninki. To jest chyba jeden z największych. No ponieważ przeciwnik po otrzymaniu strzału w główkę, jak gdyby nigdy nic, po prostu się otrzęśnie i strzela dalej. Model jazdy też, jeżeli dobrze pamiętam, nie był jakiś najlepszy. Ale to już się dało przeżyć. Też nie bardzo chyba mi się spodobało. Podobały mi się chyba najbardziej podróże komunikacją miejską, te wszystkie tramwaje, kolejki. To było naprawdę, no super. To oglądanie Nowego Jorku. No to naprawdę było świetne. Pojazdów w grze było od groma. Mega dużo. Po prostu wszystkie odblokowania. Nie udało mi się niestety wszystkich odblokować, ale znaczną większość na pewno. No dobra, myślę, że ten pierwszy odcinek pewnie nie będzie najlepszy, ale z czasem się pewnie rozkręcę. Dobra, jeszcze parę takich informacji krótkich. Kraina Creeperów, nie bójcie się, będzie kontynuowana. Ta seria, jeżeli wam się spodoba, będzie dwa razy w tygodniu. No jeżeli mniej, to nie wiem, może raz, a czasem rzadziej. Postaram się ją wrzucać, no mniej więcej, czwartki i soboty, tak to ustalmy. To będą takie dni. Dobra, myślę, że to było praktycznie na tyle. Aha, no oczywiście, jeżeli macie jakieś propozycje co do ocenienia gry, filmu,